aktualny, jaką jest na pewno film. Kontynuuję mój drugą część wykładu Narodowcy i Federacja Młodzieży Walczącej, a zawodowi fałszerze historii Polski. Proszę Państwa, po tym jak Sejm III RP uchwalił renty dla Żydów po 100 euro miesięcznie, także dla ich spadkobierców, najwyższy czas podnieść kwestię rekompensat i wyrównania krzywd osobom, działaczom Federacji Młodzieży Walczącej, która na pewno przez kilka lat łamała życiorysy, zniszczyła kariery wielu członków, działaczy Federacji Młodzieży Walczącej musiało opuścić Polskę. To swoisty rodzaj paniki był, ponieważ stan wojenny pokazał, że to nie są żarty, a na listach sporządzanych przez bezpiekę znajdowały się nazwiska ludzi, których należało zniszczyć, zlikwidować, wręcz fizycznie wyeliminować. A z drugiej strony bezpieka PRL-u prowadziła listy tych, których należy windować. Na niej znajdowali się wyłącznie Żydzi, co widzimy po działaczach, którzy porobili w trzeciej RP kariery właśnie na legendzie walczącego podziemia z komunistami. Jest to swoista paranoja polskiej rzeczywistości, że oprawcy i ich dzieci, wnuki już w tej chwili po 26 latach wolności, zasiadają na najwyższych urzędach w państwie polskim, a rdzenni Polacy są nadal tłamszeni i nadal niszczeni, ponieważ te listy do eliminowania Polaków, niebezpiecznej inteligencji polskiej, wywodzące się często z Narodowych Sił Zbrojnych, bo w Narodowych Siłach Zbrojnych było 100 tysięcy żołnierzy, a więc ich rodziny znajdują się na liście do egzekucji i do wykluczenia ze społeczeństwa na wszelkie sposoby. Do dziś, tak jak każdy ksiądz w PRL-u miał swojego oficera bezpieki, który go śledził, który za nim łaził, tak samo Narodowe Siły Zbrojne ich witam Państwa jeszcze raz wieczorem. Jest 21. Polaków nie pytał, jakie mają zdanie na ten temat. I tutaj rola Amerykanów jest przeogromna w poniewieraniu nadal narodem polskim, w utrzymywaniu tego układu między masonerią żydowską i masonerią niemiecką, bo loże masońskie, które przyprowadziły się do Polski z Ameryki ze względu na obecność NATO i wejście w
włączenie Polski do Unii Europejskiej nic sobie nie robią z narodu polskiego i z nędzy, w której naród polski się znajduje.